Bryło. Witam Was wszystkich na moim kanale All Things Style, w którym mówimy o wszystkim dotyczącym stylu, zarówno tego stworzonego z zrównoważonej mody, bo bardzo lubię lumpeksy, second-handy, ale również inspirując się światową modą z wybiegów i nie za bardzo skupiając się na trendach. Trendy to jest coś, co ja tak wybiórczo traktuję wybiorę jedynie te, gdzie mam pojedyncze elementy w szafie, odzwierciedlające te trendy, nie chodzę specjalnie kupować rzeczy wedle tego, co jest w danym momencie na topie bardziej inspiruję się tym, jak ludzie to łączą, szukając różnych zdjęć online, przeglądając gazety, wiadomo teraz wszystko mamy w sieci, więc możemy też pokazy oglądać online na Instagramie, więc ta dostępność do tego wszystkiego jest świetna więc tym samym możemy sami wyhaczyć to, co zauważymy w, w sieci co do nas najbardziej przemawia i dostosować to po prostu do swojego stylu, nie zmieniać swojej indywidualności względem tego, co jest na topie, i nie szukać specjalnie w sieciówkach rzeczy, które są na trendzie. Jeśli chodzi właśnie o styl, to jest taka moja mantra i chciałabym zachęcać Was do nie wchodzenia w taki wir zakupów, bo coś jest w danej chwili w trendach. Te trendy powinniśmy traktować z przymrużeniem oka, mówię to co sezon, więc dzisiejszy filmik jest bardzo ważny, bo jakby nam troszkę oczy otwiera. Mam nadzieję, tym co wam pokażę, jak wziąć trend i na swój sposób go przekształcić. Pokażę wam 13 szczęśliwa trzynastka, powiedzmy. <grytanie> 13 przeze mnie wybranych trendów wedle pokazów mody na jesień zima 2023. To, co najbardziej przykuło moją uwagę, dlaczego? Dosyć ponadczasowe elementy, ale też z nutką takich ciekawych, troszkę bardziej wyszukanych. Wiem, że niektóre może do, nie do niektórych osób nie przemówią, a niektóre są takie ponadczasowe, że każdy będzie w stanie to założyć na swój sposób. Więc y, dla każdego coś dobrego uważam. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas i przejdziemy tutaj przez każdy trend. Podzieliłam to sobie kategoriami. E, w każdym znajdziemy po trzy Zestawy z pokazów mody na teraźniejszy sezon. Do tego pokażę Wam jedną stylizację stworzoną przeze mnie z moich rzeczy, z garderoby, w jaki sposób bym sama ubrała ten trend. Wybrałam te 13 względem tego, co ja lubię nosić, więc to też jest taki filmik pokazujący moje indywidualne podejście, którego może też coś zaczerpniecie, tak? Bo ja tutaj Wam nic nie nakazuję, tylko chcę Wam przekazywać moje postrzeżenia i wyobraźnie, jak używam swoich rzeczy, tak? Żeby jednak nie zmieniać swojego stylu, dla tych, co mnie oglądają dotychczas, zauważycie, że to, jak ja to wystylizuję, jest dalej w mojej estetyce. No i powiem Wam szczerze, jest dużo ciekawych trendów, takich, które z przyjemnością założę, które też nosiłam wcześniej, nawet jak nie były na topie też na co dzień tak się ubieram. Także niektóre rzeczy po prostu mnie zaskoczyły aż tak i cieszę się, że moda jest teraz taka jakby swobodna, gdzie naprawdę każdy coś dla siebie znajdzie. Nie jest tak, że jest stricte takie trendy, gdzie musimy się dostosować, tylko naprawdę możemy to wszystko pod siebie jakby założyć. Więc zaczynamy, żeby nie przedłużać, przechodzimy do pierwszego trendu. pierwszy trend mamy tutaj lata 50, talia Osy i biodra w literę A, czyli jakakolwiek sukienka, czy żakiet i spódnica, pokazująca nam krój taki jak z diora, lata 50., ta era mody, gdzie ta litera A królowała, do tego rękawiczki były zakładane. No, po prostu kwintesencja kobiecości, uważam. Wiele sylwetek w tym dobrze wygląda. E to jest też mylne pojęcie, że to pogrubia, wcale nie, dlatego że ta talia jest podkreślona zawsze, a dół może być swobodny. Niezależnie, czy to jest lejący materiał, czy sztywniejszy, jest to coś, w czym każda kobieta, uważam, może się czuć kobieco. Ja powiem Wam szczerze, że przez jakiś czas odeszłam od tego kroju, częściej nosiłam takie proste spódnice z wyższym stanem, ale o dłuższym kroju, takim za kolano. Ostatnio wróciłam dosyć sporo do miniówek. Więc, jakby ten krój, litery A, mam spódnicę, którą zaraz zobaczycie, jak wystylizowałam. Mam też czarną, ale jednak to nie jest coś po, coś, po co na co dzień sięgam. Częściej właśnie bym założyła do kozaków takich za Udo może jesienią właśnie do płaszcza, czy do kurtki ramoneski, też bardzo lubię łączyć taką spódnicę czy sukienkę w literę A, ale poza tym to jakoś tak w większości roku nie noszę aż tak. Niemniej jednak wybrałam ten trend, dlatego że uważam, że przemawia do wielu ludzi, da się to fajnie założyć, więc przejdziemy tutaj, którzy projektanci, którzy domy mody nam to zaproponowały. Na początek mamy Bottega Veneta. Zauważcie, mamy tutaj właśnie taki beżowy look, piękna sukienka, bardzo ładnie taliowana z kołnierzykiem, bo tutaj tak nie za bardzo nie mamy tutaj takie supły przy szyi. Fajna długość rękawa, myślę, że w tej długości rękawu wielu osób by nie pogardziło tą długością, dlatego, że czasami nie chcemy tych ramion pokazywać, a ta sukienka jest dalej taka niby całoroczna, ale bardziej w jesiennym klimacie, więc spokojnie możemy na to założyć długi płaszcz wełniany i kozaki na przykład, albo właśnie człenka na obcasie. Bardzo kobieca talia, bardzo mi się to podoba. Kolor też się zgadza. Następnie mamy Dior. W Diorze zauważcie te rękawiczki, o których wspomniałam. Bardzo fajne połączenie skórzanych rękawiczek z czymś takim bardziej lżejszym, stonowanym i krojem, też takim niby ponadczasowym, ale troszkę takim zalatującym wynczyć, klimatem. Może przez to, że te rękawki sprawiają wrażenie takich bufek bardziej. Fajne połączenie czułenek z. Yy, rajstopami, bo gdyby tu była goła noga, to już bardziej by krzyczało wiosna-lato, więc tutaj fajne zagranie. Ja w ogóle lubię takie lżejsze buty nosić z rajstopą. To jest fajne zagranie, więc tego się nie bójmy robić. To, że but jest bardziej odkryty, nie znaczy, że jest tylko na wiosnę. Starajmy się na jesień też zakładać do tego właśnie dłuższe skarpety, podkolanówki, jak u czy właśnie rajstopy. Dalej mamy Balman. Mamy połączenie spódnicy z żakietem, jakby inaczej. Oni oczywiście z mocnym ramionem mają wiele wspólnego, więc tutaj, co prawda tutaj dół rzekietu tej bluzki jakby jest w peplum, czyli w baskinkę. Nie do końca lubię ten krój bluzek, jeśli ma być szczera, czy rzekietów, ale talia jest dalej podkreślona, dalej idziemy w ten nurt. Tutaj oczywiście mając taki żagiem założyła prędzej spodnie, może takie do ziemi, rozszerzane dołem, coś takiego, bo jak to zagrać właśnie na swój wiek, bo można to założyć na różne sposoby, ale właśnie to jest to, jak to założymy względem naszego wieku, tak? Ktoś by to założył jako cały look, że tak moja mama by założyła na przykład, może inne buty, ale jednocześnie ja bym troszkę inaczej zagrała biorąc żakiet do spodni, tak? Więc to jest jakby tylko to podkreślenie talii, litera A, może iść właśnie albo w żakiecie, albo w sukience, albo w płaszczu, albo w spódnicy, więc to, to jest jakby wasza wola, ważne, żeby ta góra była opięta a rozszerzony. Teraz tutaj obok widzicie moją stylizację. E, ja troszkę zagrałam bardziej, używając takich neutralnych barw, wzięłam w takim e, jakby beżowo-złotym odcieniu spódnicę z HM-u z działu Trend. Do tego mam bokserkę białą z Lumpexu, a na to założyłam e, z siateczki jakby taką narzutkę z wyszyciem jakby stanika z przodu na beżowo, e, buty białe Niskie, też trochę kojarzące się z latami 50. i beżowa torebka z sprzączką złotą z mango, a buty z zary. Następnie przejdziemy do czegoś, co nawiązuje do mojej marynarki dzisiaj, część garnituru, e, ale to do tego zaraz dojdziemy do mojej stylizacji. Najpierw, oczywiście, przejdźmy przez, co nam projektanci w tym sezonie pokazali. Więc mamy tak. Na początek Michael Kors. Jako markę aż tak nie lubię Michael Kors, ale jednak zdarza mi się znaleźć coś z ubrań, z wybiegów. Co wpada mi w oko. Bardzo fajnie w trendy, zawsze jakby strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o coś z jego wybiegów, zawsze znajduję, w każdym razie, aby odzwierciedlić dany trend. Ale to nie jest tak, żebym się kierowała tą marką dla inspiracji na co dzień, tak? Tym bardziej ich torebki nie za bardzo lubię, choć mimo, że są bardzo popularne, uważam, że są tak troszeczkę tandetne i troszeczkę takie niewnoszące wiele do stylizacji. Zresztą, ja też nie za bardzo lubię, jak jest duże logo na torebkach jak jest ten, teraz ten North Quiet Luxury, ten cichy luksus jakby, to wszystko chodzi o to, żeby jednak styl przemawiał, a nie y, marka, y, tylko to, jak coś założymy, krzyczy, że o, to może być coś droższego, tak? bo chodzi o jakość materiałów, to jak coś dobierzemy, w tym tkwi cała magia. No ale dobra, Cały beż, czyli mamy tonalny look beżowy, Może być w podobnej familii kolorystycznej e, zagrać po prostu różnymi odcieniami beżu, więc mamy na początek ten Michael Kors, zauważcie co tutaj jest. Mamy fajny płaszcz, zobaczcie, bo jest wycięty na e, tutaj, na rękawy, więc ma dziewczyna tutaj jakiś golf pod spodem lekki, więc to jest taki płaszcz płachta. Taki płaszcz bym założyła, słuchajcie, świetna sprawa. Połączenie e, takiego klasycznego ala wełnianego z opcją jakby kapy, takiego poncho, wycięte tutaj otwory na, na ręce, świetna sprawa. Do tego mamy w podobnym odcieniu co płaszcz spódnicę z dosyć wysokim wycięciem na nogę i też dalej idąc w podobnym odcieniu kozaki, więc mamy praktycznie taki total look. Fajne nawiązanie na nika do paska, ale nawet jakby nie było tych akcesoriów, też uważam, byłoby tak w stylu Max Mary trochę też byłoby super, więc aby też nie przedobrzyć dodatkami, uważam, że bez tego naszyjnika też byłoby OK. E, pokrać jakimiś może kolczykami tutaj, więc generalnie look bardzo fajny. Dałabym takie 8 na 10 tutaj. E, ja akurat z akcesoriami tak wolę mniej, więc tutaj dodałabym może jakąś fajną torebkę z uchwytem, z chromowanym uchwytem, może żeby jednak przełamać ten beżowy klimat, taki musztardowy, dodać trochę chromu, srebrnego elementu w postaci w torebce, może jaśniejszej trochę też byłoby fajnie. W Hermes, zauważcie, mamy troszkę takie już inne barwy. Mamy elementy brązu, kaki, e, mamy takie cappuccino brąz i to też fajnie gra, współgra, zauważcie, że mamy ciemne guziki, które nawiązują do takiej jockeyki, czapki skórzanej z daszkiem i te e, zamszowe kozaki za udo. Świetna sprawa, też zauważcie, że właśnie długość tych spodanek czy spódnicy tutaj, e, a początek buta jest wszystko zakryte, nie mamy nogi odkrytej, tak? Więc to warto mieć na uwadze to, co Wam mówiłam, jeżeli jest krótsza spódnica czy spodenki, warto mieć wtedy te za uda kozaki, albo tą różnicę między długościami zakrywamy ciemnymi rejstopami wtedy, tak? No i kuferek taki beżowy, wiadomo, że Hermes ze skórzanych wyrobów jest znany. Dalej, no jedna z moich ulubionych marek, o czym wiecie, w stylizacji z wybiegów też robiłam na temat Saint Laurent, tutaj wkleję i też tam wstawiałam Wstawiałam ujęcia z tego pokazu. Przepiękna rzecz. Uwielbiam taką kurtkę. Lata 80. -te. Bardzo fajne zagranie właśnie brązem u dołu. Mamy jakby sukienkę czy spódnicę? Spódnicę przepraszam bardziej, bo widzę, że ma top taki musztardowy pod spodem, satynowy. Z satyny. Połączenie skóry i satyny jest świetne, zawsze sprawdza się. Ale to, co mi się tutaj podoba to to, że mamy jakby taki kamuflaż z nogi do spódnicy. Podobny odcień właśnie, czy rajstop, Założyć wtedy, aby uzyskać taki efekt. Czarna torebka, czarne buty. Wcale jak widać torebka i buty nie muszą być w tej samej kolorystyce co reszta, ale trzymamy się w tej familii właśnie beżów, brązów i tak dalej. Ja tutaj założyłam słuchajcie, beżowe spodnie. Moją zamszową kurtkę z Lumpeksu, spodnie też z Lumpeksu zresztą. Wełniana koszulka na ramionczka pod tą kurtką. Moje beżowe czułenka matowe, które uwielbiam z Zary, już widziałście raz, I do tego kopertówka znaleziona z Lumpexu też ostatnio, więc tak to się prezentuje. Moja wersja, nie chciałam zbytnio założyć garnituru, bo wiele razy to robię w filmikach, więc tutaj zagrałam zakładając właśnie zamsz z tym lekkim spodniem. Uważam, że to też fajnie teksturami gramy, ale jak widzicie z satyną też można łączyć i jest też super. Ta kurtka w sonorą też fajnie obrazuje kolejny trend, który Wam pokażę później na mocne ramiona, więc... Tutaj możemy mieć to właśnie w kurtkach, w płaszczach, w marynarkach. Dalej następnym trendem to jest czarna koronka. Czyli coś wielu osobom kojarzącym się z bielizną, ale też bardziej z sezonem jesienno-zimowym. Więc cokolwiek mamy z koronką, może być to jakiś golfik całe z koronki, pod to zakładamy wtedy koszulkę na ramionczka, może być sukienka z koronki, i też pod to wtedy coś założyć. Może być body, tak jak w tym przypadku, co pokażę zaraz. Więc, generalnie, czarna koronka, pod marynarkę, coś całe z koronki. Wiele, wiele kobiet ma coś w szafie z tego rodzaju elementów, więc na pewno coś dobierzecie po swojemu, też możemy jakby warstwować koronką, możemy zakładać pod to golf i księgi. na koszulę zakładać też, jeżeli mamy jakiś top koronkowy na ramionczka na przykład, albo w ogóle bez rękawów, to wtedy na białą koszulę założyć to jest też ekstra, więc nie bójmy się eksperymentować z tą czarną koronką. Które domy mody nam to pokazały? Gucci, zauważcie, mamy tutaj z, chyba z takimi koronkowymi, jakimiś pół rękawiczkami, założyła sukienkę modelka, zielone rajstopy, takie troszkę limonkowe, odważny wybór. Może nie taki na co dzień za bardzo, ale do wyjścia byłoby ciekawie. Ostatnio, słuchajcie, ciekawostka, w Lumpeksie znalazłam żółte, ale taki fajny odcień, taki musztardowo żółty, więc może mi się uda to jakoś wystylizować dla was w najbliższych filmikach. Nie zdarza mi się to często, żeby sięgać po takie kolorowe rajstopy, ale ten żółty uważam, że przy kontraście czerni. Może fajnie robić, więc tutaj bym może te moje żółte założyła, gdybym miała taką sukienkę. Piękny dekolt, bardzo lubię ten dekolt eksponujący obojczyki. Jeżeli macie jakiekolwiek takie topy, czy body, czy sukienki właśnie, to jest świetny, świetny krój. Bardzo kobiecy, bardzo atrakcyjny, eee, więc tu mi się też podoba użycie takich właśnie sportowych okularów do koronki. W ogóle łączenie takich elementów sportowych, super. Więc te zagranie rajstopami i okularami trochę przełamuje tą elegancję. Torebeczka taka prosta, trochę jak vintage. No i czułenka czarne. Także tak jak mówię, sukienki, topy, jak tam, co macie. Tutaj troszkę jeszcze bardziej, ek bardziej ekstrawagancka wersja w off-white. E, ładne połączenie tego materiału szyfonu u dołu. Oczywiście nie jest to jakby opcja, żeby wyjść z domu. E, mamy same majtki pod spodem bez stanika, no to jest troszkę takie łóżkowe ale jednak daje nam tutaj fajną inspirację pod względem tego, że gdybyśmy mieli właśnie body, fajnie, bardzo mi się podoba, że jest dziurka na kciuka tutaj w tej sukience, więc mając body nawet z koronki z takim elementem byłoby super. No i tutaj tak jak mamy dekolt pod szyję, tak tutaj może by było założyć czarny, mam taki nawet taki gumowy naszyjnik przy szyi, czyli choker tak zwany, względem takiego body nawet czy bluzki koronkowej to by było fajne zagranie, więc daje mi też tak tutaj pomysł na stylizowanie w ten sposób ale to co bym tutaj wyniosła z tego to najbardziej właśnie ta dziurka na kciuk tutaj dobrze robi myślę. Dalej mamy Balenciagę w Balenciadze zauważcie mamy te ogromne ramię, podoba mi się to, bo tak troszkę daje do myślenia w jaki sposób te ramię zostało stworzone, trochę to wygląda jakby ta koronka była narysowana jakby na jej ciele E, więc bardzo pomysłowe, chyba nawet jakieś podszewce takiej wcielistej to jest, zrobione pasek w talii, lekkie litera A u dołu, tak? Idzie trochę rozkruszowane, no ale te ramiona mocne, tak jak mówiłam, jest to też mocny trend na, na jesień zima. E, I chyba z tych trzech, słuchajcie, to bym założyła albo to pierwsze, drugie wiadomo troszkę za bardzo. Do przodu, ale jednak tutaj te ramiona są świetne i Balenciaga też z tego słynie. Jeśli chodzi o to, co ja założyłam, założyłam swoje body kupione na wynczyt z Zary, więc ta koronka tutaj fajnie jakby podkreśla dekolt i ciało. Do tego biorę swetrową spódnicę Saint Michael, kupioną w Lumpexie, też ją bardzo lubię na jesień zima. Marynarkę i tak to się prezentuje, tak? Bardzo kobieco. Do tego wzięłam buty Marzela, które uwielbiam z współpracy z HM. Moja ulubiona współpraca, o czym nieraz mówię, mamy ten transparentny, jakby obcas na koturnie, buty lakierowane. Świetne są, a uważam, że też troszkę fajnie przełamują tą czerń w stylizacji. Torebka z Lumpeksu, przewieszana przez ramię, malutka, też może służyć jako, jako kopertówka. Dalej mamy czarno-białe, więc wszystko monochromatyczne. Łączenie bieli i czerni jest dla mnie jednym z top zestawów i sposobów stylizacyjnych, po które sięgam codziennie. Więc tutaj naprawdę nie miałam wielkie trudności, w jaki sposób bym tutaj zagrała. Zaraz wam pokażę, jak to założyłam. A kto nam pokazał czarno-biały trend? Uwaga, Emporio Armani, Giorgio Armani. Tutaj mamy w literę A sukienka, w bardzo ładny, bardzo ładny krój przy dekolcie, cienkie ramionczka, aksamit, piękna litera A. Więc wracamy trochę z modą do lat poprzednich, dekad, tak? do lat 50 fajne zagranie tutaj kołnierzykiem, czy jakby takim grubszym pasem białym wokół szyi, jakby naszyjnik z czarną różą, jakby te róże z Magdy Butrym wzięły się z naszej, od naszej projektantki polskiej. Tutaj często właśnie na takim paseczku dziewczyny noszą, na wynczy też można znaleźć tego pełno, więc tu fajne nawiązanie. Jeśli chodzi o ten melonik, kapelusik chyba bym się nie skusiła, ale sukienka jest piękna. Fajnie, że ma kieszenie, to jest super w ogóle przy kroju literę A, aż się prosi o kieszenie. W tej mojej spódnicy, co widziałyście przed chwilą nie ma, więc szkoda. Jakieś płaskie białe buty, więc takie jest nawiązanie do tej bieli. Następnie mamy Chloe. Chloe pokazała nam sukienkę z bufkami, duże te bufki. Dłuższy taki, krótki rękaw, ale dłuższy. Pod tym mamy biały golf, więc świetna opcja warstwowania czarnych sukienek z białym golfem. Troszkę mamy taką teczkę, torebkę. No i co? I buty z klamrami, czy stopy do takich lekkich bucików. Bardzo fajny look. Bardzo fajny look, daje nam pomysł, jak warstwować. Dalej mamy Chanel, kolejne warstwowanie, czyli mamy troszeczkę ciemniejszą sukienkę typu graffit czerń, ale z brokatem. Zakładamy na białą bluzkę z szerszym rękawem bardzo fajna opcja, kolczyki do tego może być to luk na, na wieczór może być to look do kozaków na co dzień zmienić tylko kolczyki więc naprawdę Chanel też tutaj nam dało coś z czym możemy się bawić a jeśli chodzi o to co ja założyłam to moją sukienkę z H&M, którą też kiedyś widziałyście dla tych co już oglądają fajnie plisowaną tutaj u góry, dzięki czemu ten materiał tak fajnie się układa dołem na to zakładam marydarkę i słuchajcie, na to jeszcze zakładam moją taką poszetkę, nerkę, tak zwaną y, torebkę na talię białą, co uważam fajnie współgra z tą sukienką, a do tego mam sandałki Mango. Y, oczywiście na jesień, zima mogłabym się tutaj pokusić o jakieś rajstopy, więc mogą być cieliste, y, czarne, w sensie prześwitujące czarne, lekkie. Też byłoby super, czy nawet w jasno-szarym kolorze też mogłyby być, żeby jednak ten bud był bardziej widoczny w porównaniu do czarnych rajstop, więc tak to wygląda na czarno-biały trend. Następnie mamy krawaty. Więc krawaty to jest coś oczywiście stricte męskiego, ale wiele razy Was zachęcam do sięgania po elementy garderoby męskiej, typu właśnie koszula, marynarka, za duża bluza z kapturem, czy szorty ściągane sznurkiem. Tak jak wzięłam szorty kąpielowe męża i noszę, jakby nie wstydźmy się tego, to jest bardzo fajny patent, a wręcz wiele razy podkreśla styl kobiecy jak nic innego. Jest to dla każdego, nie każda kobieta by się czuła komfortowo nosić krawat, ale tu chodzi o taki cienki, który przełamuje te elementy męskiej garderoby, po które sięgamy. Więc zobaczmy, Dolce Gabbana nam pokazało tutaj długi płaszcz w stylu marynarki, mamy te cienkie rękawiczki, takie krótkie rękawiczki, satynowe albo skórzane mogą być. Więc to jest taki luk do pracy podkreślony tym czarnym krawatem. Bardzo mi się to podoba, że też połączenie obcasów, połączenie właśnie długiego płaszcza, ten makijaż taki z czerwoną szminką. No po prostu taka kobieta, naprawdę znająca swoją wartość, to aż przemawia przez te zdjęcia. Tak? Bardzo fajna opcja, że taki luk też może być kobiecy. Może tutaj aż za bardzo troszkę wchodzimy w taki garniturowy klimat i pracowniczy. Chciałoby się to troszeczkę to przełamać, więc zaraz wam pokażę, jak sama to założyłam. Jeśli chodzi o Dior, sięgamy znowu po tą literę A w spódnicy. Więc wracamy do trendu lata 50. Podoba mi się tutaj, że mamy ten rękaw w koszuli podwinięty, więc trochę przełamujemy tą formalność. Dalej gramy na cienkim, czarnym krawacie. Połączenie lekkich butów z skarpetą, o czym mówiłam, też jest teraz na topie. Więc nawet jak mamy. Low fersy, mokasyny też możemy nosić z taką skarpetą taką zakostkę, lub z pod kolanówkami, spódnicą. Więc troszkę pracowniczy, troszkę szkolny styl. Te naszywki na spódnicy Dior też są trendem. W ogóle naszywany bukiet, tak zwany na spódnicach, na sukienkach. Jeżeli macie takie elementy wyszywane, które odstają od materiału, takie trochę 3D, też jak najbardziej. Ale nie uznałam tego jako trend, który chcę wam pokazać, bo sama w szafie nie mam aż takiej rzeczy zbytnio tylko tutaj Wam wspomnę w przypadku Diora. No i dalej mamy Valentino. E, Valentino tutaj bardzo fajnie zagrał, bo mamy tutaj e, krótkie spódniczki, mamy oversize koszulę, co świetnie tutaj się wpasowuje. Jeżeli miałam szczera być to na co dzień, to założyła właśnie z oversize koszulą zdecydowanie. E, fajne kolczyki przykuwające wzrok, buty no. Fajne czarne nawiązanie do krawatu, ale jednak z tymi piórami, co jest też wielkim trendem na, na ten sezon pióra w jakiejkolwiek formie, czy mamy w sukience, czy w żakiecie, czy w torebce, to też o tym wspomnimy. Ale właśnie fajne połączenie czerwieni, bo czerwień wkracza nam sezon wiosna lato, gdzie czerwień się pojawiła. Bez tego żakietu tutaj dobrze to robi, uważam. Na luzie, a ten krawat jest jakby dopełnieniem stylizacji. Nie stanowi jakby głównego punktu tutaj, tylko bardziej ta czerwień, jest jakby elementem przykuwającym wzrok. Jeśli chodzi o to, co ja założyłam, to wzięłam mój krawat taki w stylu trochę Burberry, trochę czerwieni ma, trochę beżu, trochę ciemnej barwy, do beżowej spódnicy. Założyłam kamizelkę swetrową pod marynarkę i po prostu ten krawat na szyi, jak, jak na szyjnik założyłam. Więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czułam się w tym ok, myślę, że bym to powtórzyła. Może na inny sposób bym założyła do białej koszuli albo do czarnej ten krawat jako taki dodatek. Ale warto mieć na uwadze właśnie, jaki kolor jest krawatu. Aby dobrać resztę stylizacji. Następnie coś, co uwielbiam, yy, nigdy nie przestanę nosić tego, a chodzi o małą czarną, tylko z twistem. Tak jak lubię brać podstawowe elementy garderoby, ale z czymś ciekawszym, inaczej uszyte. Yy, no to właśnie mamy tutaj duże pole do popisu z tym trendem. Więc yy, mamy na początek Alexander McQueen. Przepiękna sukienka Naomi Campbell. Zauważcie dekolt wycięty tutaj, w taki dziubek, jakby. Z jednym kolczykiem dużym, widzę. E, no, bezbłędna stylizacja i pod względem tego, że tutaj nie przesadzili, czy to jest jakimś, nie wiem, okryciem głowy, czy cokolwiek, jest po prostu cały fokus na tej sukience. Pięknie taliowana, jakby gorsetowo, idąca prosto dołem. E, trochę to wygląda, jakby to był kominezon. <laughs> tak może tak idzie, że wygląda jak kominezon, ale w każdym razie, jeżeli to jest sukienka taka prosta do ziemi, absolutny hit. Założyłabym to bez zastanowienia. Przepiękny materiał, przepięknie uszyta. No i chodzi o to po prostu, że gdyby była zwyczajna, to po prostu prosto cięta u góry. Może z trochę z dołem rozszerzana. A tu mamy jednak fokus na talię. Te wycięcia u góry sprawiają, że to jest mała czarna, ale z twistem. Czyli z czymś po prostu ciekawszym. Dalej mamy Loewe. Kolejna sprawa. Widzicie, znowu jest wycięcie tutaj. A my te wycięcie właśnie przy dekolcie. Aksamit pojawia się ponownie, tak jak widzieliśmy u Armeniego więc ten sami też się przejawia. Buty trochę przypominające mi jedne, co widziałam z HM Studio. Ostatnio sandałki, takie troszkę z tymi piórami jakby u dołu, czy jakby rafią, tak zwaną słomianym efektem, no ale tak jak widzicie, stoi ten dekolt u góry, sztywny, więc fajne zagranie klasyką. No i znowu mamy ten dekolt bez ramionczek, czyli skupiamy się na sukienkach bez ramionczek, E, mających tutaj coś ciekawego. Tak? tak jak tutaj mamy, jakby odwrócony trapez. E, litera A spódnica, tak jak powiedziałam na początku, dalej się przejawia w Louis Vuitton. Właśnie przepraszam, nie powiedziałam Wam. Tu mamy Louis Vuitton. Więc fajna gra, jakby geometrią i, i tym luzem materiału w spódnicy. E, jeśli chodzi o mnie, nie sięgnęłam po moje sukienki bez, bez rękawów, bez ramionczek bo stwierdziłam, że one zwykle są prosto cięte, więc nie ma co tutaj za bardzo pokazywać. Sięgnęłam bardziej po moją sukienkę z Zary, która ma ucięty jeden rękaw, więc zauważcie jak to gra. Do tego wzięłam kamizelkę moją ulubioną Bauman HM z tej współpracy i kozaki za udo. Więc fajnie jesienno-zimowo, a jednak z twistem inaczej zagrałam tą małą czarną niż normalnie bym założyła dajcie mi znać, co o tym myślicie. Troszeczkę dla fanów koloru, a mianowicie materiał z widokiem. Materiał z widokiem, więc to może być tak, że mamy bluzkę, która ma na sobie jakiś pejzaż w stylu zielony, może z jakimiś drzewami, albo niebieski, tak? Z jakimiś, nie wiem, a la chmury, jakieś mazańce, czy kwieciste, także różne kolory, różne barwy w kwiecisty motyw taki rozmyty. Chodzi o to, żeby to był ubranie jak pejzaż, jak obraz, tak? No i tak. Poszłam do głowy, co ja takiego mam, co bym mogła tutaj Wam pokazać. A rzeczywiście znalazłam ostatnio sukienkę w lumpeksie, taką niebieską, nadającą taką formę jakby fal, niebieskość, ta woda jakby. Więc pokażę Wam zaraz tą stylizację, ale przejdziemy najpierw do Paco Rabanne jako pierwszy dom mody, który nam tutaj to pokazał. No i zobaczcie, troszkę mamy du tej sukienki jakby... Pustynia w Ameryce, te skały, krzyczy troszkę właśnie obrzeża Arizony, jakby, czy Kalifornii, góra niebieska, a potem ten, ten dół się robi jaśniejszy, a u góry ciemne. Więc tutaj też taka sukienka daje nam ja duże pole, jeśli chodzi o to, jakie dodatki do tego dobrać. Możemy właśnie ciemne kozaki, możemy białe kozaki założyć. Możemy założyć kurtkę brązową, skórzaną do tego. Jest tutaj naprawdę wiele zagrań stylistycznych by tutaj nam grało. Złota biżuteria by pięknie wyglądała do tego. Także fajnie jest mieć takie kiecki kolorowe, które dają nam za każdym razem inne manewry stylizacyjne. Tak? Czy to inny but, czy to inna torebka, czy to inna biżuteria i nadajemy nowy charakter tej danej rzeczy. Więc w Pakoraban mamy, zobaczcie te jakby góry, takie skaliste. Dalej mamy Koperni. Piękny żakiet, przepiękny, naprawdę super, mamy szarości, mamy beże, trochę właśnie jakby piasek, w tle widać właśnie jakby szare niebo, jak mgłę, ta czerń to tak jakby las był albo góry, więc to też się przejawia, naturalny widok w ubraniu, może troszkę za bardzo tutaj na gości u góry, spodenki spoko, kozaki też bardzo fajne, trochę w lakierowanej formie. Ale oczywiście u góry bym założyła coś innego. Tutaj po prostu zwykły top, czarny też byłby ok. I na koniec mamy Stella McCartney. Łączenie w sukience między czerwienią u dołu, ta czerwień będzie nam się przejawiać jeszcze na następny sezon. Taki łącznik jakby w takim rdzawo-złotym odcieniu, też jakby taki pejzaż, też taka abstrakcja, trochę jakby do, sięgająca po naturę. Więc bardzo fajnie y, uważam z tych trzech. Najbardziej chyba bym założyła Koperni, zmieniając po prostu y, to, co jest pod żakietem. Jeśli chodzi o to, co ja założyłam, to troszkę bardziej nawiązując do Paco Rabanne, Mamy niebieską sukienkę z bielą połączoną y, kolorystycznie. Mamy tutaj jakby a la fale. Znalazłam w Lumpeksie ostatnio tę sukienkę. Słuchajcie, do tego biorę y, koturny z berszki, znalezione na Vinted i moją marynarkę w paski szarą, w białe paski, nawiązując do butów. A żeby to wszystko przełamać, biorę z Zary Błyszczącą torebkę, całą z takich metalowych elemencików. Uważam, że fajnie to przełamuje, dajcie mi znać, co myślicie. O tym rzadko mi się zdarza nosić takie rzeczy kolorystycznie tak bijące po oczach, ale jednak ta sukienka wyjątkowo do mnie przymówiła, bo na pewno będę ją nosić na wiosnę, lato. A widać na jesień, zima też można troszkę zaszaleć kolorem. Następnie mamy mikro shorty. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest taki trend, który nie do końca każdy założy, bo nie każdy czuje się komfortowo, zakładając taką długość spodenek na co dzień. I tutaj też zagram rajstopami, żeby jednak troszkę to założyć ze smakiem, że tak powiem. Wiele razy widuję, właśnie jak ktoś nosi takie spodenki za krótkie, trochę pośladków, widać, to jest jednak niesmaczne w żadnej formie, niezależnie jaką sylwetkę byśmy miały. Jednak ten smak i granice dobrego stylu trzeba zachować w stylizacjach. Więc zaraz przejdziemy do tego, jak ja to założyłam. A na początek mamy Vivian Westwood z nowym dyrektorem kreatywnym, bardzo fajny. Cień beżu. Uwielbiam ten odcień. Sama mam go na sobie teraz, po prostu taki jakby żółtawy, żółtawa barwa, no ale te spodenki, słuchajcie, to ciężko nazwać spodenkami, tu mamy jak bardziej majtki, takie sztywniejsze, pod kolor marynarki. Dalej gramy tym beżem, co jest też na topie. Tutaj mamy pod spodem jakby w takiej kolorze taupe, tak zwanym, trochę cappuccino, brąz, koszulka pod tym, spaskiem. No i kozaki, słuchajcie, no to troszkę dłuższe tu spodenki i byłoby super. Eee, może się pokusić właśnie o jakieś takie brązowe rajstopy listę też byłoby ok Melonik, nawiązanie trochę do lat 50. Eee, nie założyłabym takiego kapelusza raczej, ale generalnie marynarka piękna, spodenki gdyby były trochę dłuższe, założyłabym dalej mamy Miu Miu, kolejne shorty, a raczej majtko shorty może tak to nazwijmy Piękne połączenie ciemnych rajstop z jaśniejszym obuwiem, bardzo Was zachęcam do tego, świetnie to wygląda. Strukturalny taki żakiet ale kurtka, tak jakby z kapturem, bardzo fajny odcień szarości. No i piękna torebka Prada czy Miu Miu, wiadomo specjalizują się w cudownych torebkach, więc fajna skóra tej torby. Prosty look, w dłuższe spodenki się prosi oczywiście, ale prosty look przełamany taką torbą stop jakości skóry to jest jednak to, więc warto inwestować w takie torebki, które zrobią cały look. Na koniec mamy Ferragamo, tutaj bardziej garniturowa opcja, żakiet połączony z spodenkami i teraz stopy z butem kolorystycznie dobranym do żakietu, do spodenek. Bardzo fajny look i chyba z tych trzech ten bym założyła najchętniej. Jeszcze troszeczkę dłuższe te spodenki to byłoby super, no bo jednak... Nawet nosząc to na wieczór, uważam, jest to dosyć odważne, ale bardzo mi się podoba połączenie właśnie z tymi krytymi, bardziej krytymi rajstopami. No i przechodząc do tego, co założyłam, widzicie tutaj mam Moje swetrowe mikroshorty jako część zestawu takiego, co noszę po domu. Mam do tego top taki krótki. crop top często noszę na to koszulę po prostu i do, do klapek po domu tak noszę. Ale tutaj założyłam, tak jak widzicie, granatowe rajstopy, tak żeby przełamać to, że mam czarne buty, matowe z Zary, eee, więc shorty z hm koszula z Lumpeksu, marynarka z Lumpeksu i torebka cekinowa od mojej mamy z lat 90., więc. Tak to się prezentuje, trochę biurowo, trochę wyjściowo, więc jeśli miałabym to założyć, to pewnie w ten sposób na wieczór. Mamy mocne ramiona, i tutaj co zagrałam z tym, co sama założę, to po prostu założyłam t-shirt z dużymi poduszkami na ramionach pod marynarkę taką klasyczną. Więc jeżeli w ręką nie mamy czegoś, co ma takie samo w sobie, bardzo przesadzone ramiona, to warto robić ten trik, niezależnie czy wsadzamy pod sweterek czy pod marynarkę. Te t-shirty z poduszkami warto mieć. Albo nawet nosić ze sobą poduszki, które po prostu wsadzimy sobie. Tak o, luzem też bardzo fajny patent. Nie muszą być wszyte, możemy luzem też umieścić. No i co? Mocne ramiona to jest ten nasz kolejny trend. Więc zaczynamy od Saint Laurent, jakby inaczej. Jeden z moich ulubionych domów mody. I tak zawsze pozostanie. Uwielbiam te, zobaczcie, te oversize marynarki, co nieraz wam pokazuję, Mam jedną taką ogromną, jak tutaj poszetka czerwona nawiązanie do koloru, który będzie. O którym będzie głośno w najbliższych miesiącach. No i wiele razy też czytałam Wasze komentarze, że jak można nosić takie dziadkowe, marynarki ogromne. Można, słuchajcie, zauważcie, że to chodzi o balance w sylwetce, balance tego, co zakładamy razem, bo tutaj mamy patrzcie. E, dziewczyna ma na sobie ołówkową spódnicę, czułenka czarne, nic bardziej klasycznego, biała jakaś luźna bluzeczka z głębokim dekoltem, awiatory, ciemne okulary, świetne przełamanie, lekkie okulary, lekka bluzka, reszta dosyć taka strukturalna, ale jednocześnie mamy coś obcisłego pod spodem, mając tą wielką marynarkę. Więc o ile trzymamy się takiej zasady, że jak marynarka jest jakby żakiet taki kusy, to mamy resztę lżejszą i odwrotnie marynarka ogromna, troszkę bardziej dopasowane rzeczy pod spodem, więc y, piękne zagranie, biurową modą taką jakby, ale no zdecydowanie bym założyła to na wieczór też, względem tego właśnie jaką bluzkę wybrała, bo oczywiście do biura może inną, ale y, no jest to coś bardzo kobiecego i, i było modne w latach 80. dalej jest i dalej będzie. Dalej mamy kureż, y, francuska marka, świetne zagranie kurtką, bardzo mi się to podoba. Bo mamy już nie tyle z poduszkami ramiona, ale te spadające ramiona cięte względem tego, jak idą rękawy przodem. Więc mamy tutaj otwarcia pod pachami, ręce idą do przodu do kieszeni. Bardzo fajna sprawa, założyłabym tą kurtkę bez zastanowienia. Mamy tutaj, jakby wyglądek jak spodnie połączone z butami, co też się przejawiało i wetmont robiło takie buty, spodniobuty, że tak powiem. Calzedonia robi piękne właśnie takie zlajkry, rajstopy, teraz to też mam na oku bo to jest po prostu wyglądające jakby wydłużenie nogi, wydłużenie spodni z butem ekstra opcja I tu mamy właśnie taki trochę PCV jakby efekt tych nóg tutaj no i jest duży fokus na te ramiona bardzo fajne, bardzo fajne i na koniec mamy Balenciagę, piękne, piękne spodnie, no cud miód zobaczcie jak ta nogawka jest po prostu doszyta przodem i majta się z przodu. No, świetne zagranie na coś, co jest ponadczasowe, klasyczne w garderobie. Za długie rękawy, nie widać rąk w marynarce, ale mamy te mocne ramiona, więc chodzi o za dużą marynarkę z za dużymi poduszkami. Nie bójmy się tej przesady. No i te spodnie z Balenciagi bym na pewno kupiła. Założyłam swoje HM Studio jeansy beżowe, botki z Zary, e, kupione na Vintage. No, i do tego, tak jak mówiłam, w białym t-shirtie te ogromne poduszki pod marynarką dają radę. Akurat nie miałam pod ręką tej ogromnej marynarki, mam ją w swoim studio, więc gdybym miała ją tutaj, to bym tą założyła. Ale też chciałam wam pokazać po prostu, jak te ramiona mają być takie sztywniejsze. Następnie krótko omówimy. E, powrót troszkę do kolorów, już nie tym razem takie bardzo bystre jak w przypadku e, materiału z widokiem, ale wejdziemy w pastelowy sorbet, czyli kolory takie właśnie, że aż chce je się zjeść, tak? Jak lody, pistacja, e, morelowy kolor, tak? malinowy, takie po prostu, że aż chce się na to patrzeć. Więc cokolwiek macie w szafie w takich pastelowych barwach, nie chowajcie tego czekając na wiosnę, lato, tylko teraz wyjmujcie. Może być to płaszcz też jasnoróżowy, na przykład beżowy, więc takie kremowe kolory, jasnozielone, to jest na pewno coś, co warto mieć przy sobie. Więc zobaczmy, na początek mamy lowewe i tak jak mówię, połączenie właśnie różu z zielenią jak najbardziej, więc zauważcie, w takich właśnie barwach, jak tu widzicie, może być to właśnie bluzka, może być to płaszcz do sukienki zielonej. Jakby nie bójmy się łączyć takich soczystych barw, a w takich właśnie stonowanych, pastelowych odcieniach. Jibon mamy dalej, więc mamy długi płaszcz, zobaczcie, w takim jasno-żółtym kolorze. W skórze by to wyglądało pięknie. Spodnie dobrane do płaszcza. Jeżeli to jest skóra, ciężko mi stwierdzić, ale w skórze byłby boski. Może faktycznie to jest skóra. Pod spodem mamy też bluzkę wiązaną tutaj jako supę. Wiązania w koszulach, w takich zwiernych bluzkach, słuchajcie, też są odrębnym trendem czyli w ogóle koszula wiązana z kokardą przy szyi. Jeżeli macie, macie takie, to też teraz jest to na topie. Niemniej jednak nie będę mówiła o tym jako oddzielny trend, dlatego że mało mam w szafie takich elementów. Ale tutaj bardzo mi się podoba look. Podoba mi się to, że spodnie są dobrane do koloru płaszcza. Mamy ten pastelowy element połączony z beżem, co też jest fajna opcja, włączyć właśnie z jasno-kremowym kolorem. Buty też dobrane pod płaszcz. No i jak na zimową si, to jestem troszkę też pod wrażeniem, że użyli tak jasnego koloru. Często tam się ciemne barwy pojawiają w tej marce, więc podoba mi się to bardzo. I się krzyczy wiosna lato, a jednak wprowadzamy na jesień odrobinę takiego radosnego wajbu, więc bardzo mi się to podoba. I na koniec mamy pakoroban. To, co mi się tutaj podoba, to połączenie sportowego obuwia e, sportowego obuwia z czymś takim bardziej ekstrawaganckim, e, z czymś bardziej eleganckim, więc też zachęcam Was do tego, aby łączyć sportowy styl z eleganckim, to zawsze fajnie działa i jest to taki świeży approach, tak zwany świeże podejście. E, mamy tutaj futrzany kołnierz, miałam też kiedyś taki płaszcz w brązie z futrzanym kołnierzem, oczywiście sztucznym futro, ale nie nosiłam zbytnio. Uważam, że ten styl taki lata 70. z tym kołnierzem futrzanym to tak jakoś średnio do mnie przemawia. Mam też jeden płaszcz taki wyszywany, aksamitny. Leży w szafie, czeka na jakiś swój jesienny moment, może się doczeka. Myślę, że kiedyś może do Paryża go wezmę, ale na dzień dzisiejszy to ten turkus do mnie nie przemawia, powiem Wam szczerze. Jeśli chodzi o pastelowe kolory, wolę zdecydowanie róż, czy, czy żółty, właśnie, czy zielony. Ten turkus troszkę jest takim odważniejszym. Nie mam nic w szafie, w tym kolorze zbytnio. Jeśli macie. Super, więc tutaj możecie wziąć inspirację z tego, żeby połączyć jakoś sportowo. No ale to jest też też nutką właśnie dystansu. Ja tutaj wam nie mówię. Nie mówię wam tutaj, jak tutaj nosić te rzeczy względem tego, co tutaj widzicie. To jest po prostu przykład dla inspiracji. No, i przechodzimy do następnego. No i Trend pióra to jest coś takiego, co nie każdy posiada, bo to nie jest łatwo dostępne. To nie jest tak, że idziemy do sieciówki czy gdziekolwiek i znajdujemy ubrania które mają elementy pióru doczepione. No, jest to coś takiego bardziej wyrafinowanego, wyszukanego, ale zdarza się, że można na to trafić w lumpeksach i mam kilka elementów typu właśnie dwie torebki, z czego jedna błękitna cała w piórkach, oczywiście sztucznych. Drugą mam taką rdzawo złotą, którą zobaczycie zaraz w stylizacji. I jeszcze mam sukienkę czarną, taką tutaj wyszywaną w piórach u góry. Piękna jest, taka za kolano, mała czarna. Super. Nie wzięłam jej dzisiaj ze studia ze sobą, niestety, więc wam nie pokażę w filmiku inny rodzaj stylizacji. Użyjemy po prostu tej rdzawo złotej torebki, którą też bardzo lubię. No ale powiem też jeszcze, zanim przejdziemy do projektantów, pokażę wam tutaj yy, piżamę, która była wiralowa, bardzo znana. To znaczy, że wiele osób ją kupowało. Chociaż ja jakoś nie mogę sobie przetłumaczyć, że tysiąc coś złotych za piżamę jest opłacalne. No ale widzicie, marka się nazywa The Sleeper. I mają futrzane tutaj takie wieżaste końcówki, rękawa i nogawek. Bardzo piękna rzecz, bo nie mówię tutaj, że to jest nie w moim stylu, zdecydowanie bym założyła, ale jednak ten pieniądz za piżamę jakoś nie mogę sobie przetłumaczyć. Szkoda by było mi w tym spać, bardziej mi chodziła po domu w tym może. No ale generalnie taka no też high class rzecz. A teraz przejdziemy do tego, co projektanci nam zaproponowali. Więc mamy na początek Valentino. Tutaj jest, zobaczcie, taki długi płaszcz do ziemi, z ukosa szyte materiały z czarnego i białego koloru. Do białego koloru mamy, do, mamy dołączone pióra, więc tutaj daje nam to sugestię, że jakiekolwiek żakiety, koszule mające piórka, wyciągajcie z szafy, bo może niektóre z Was mają takie elementy, ale nie było za bardzo gdzie to nosić i kiedy. Teraz jest fajny moment, więc nawet na kolację wieczorem czy jakieś spotkanie rodzinne, czy ze znajomymi też można to wyciągnąć. Jeżeli nawet piżama jest w piórach, to możemy naprawdę nie krępować się i jakoś to wyjąć z szafy na swój sposób, bo to tu chodzi o to, żeby się inspirować, żeby się zastanowić, czy mamy coś w szafie z tego właśnie trendu. Tak jak mówiłam, mam z Lumpexu elementy, które leżały w szafie też nie za bardzo je wyciągałam przez jakiś czas, więc to też jest fajne śledzić trendy po to, żeby jakby wskrzesić, odnowić to, co mieliśmy kiedyś, jakby świta nam w pamięci, mamy to w szafie, ale nie za bardzo mieliśmy na to pomysł. Yy, I to jest właśnie fajne, że tak każdy trend wraca może do tego, co było, może coś nowego prezentuje, więc też daje nam do myślenia i dlatego warto trendy śledzić, nie dlatego, żeby ślepo kupować rzeczy i tylko chodzić w tym, co jest na trendzie. Tylko jednak, żeby dać czas sobie na refleksję, jaki to ma wpływ na nasz indywidualny styl. Eee, więc tyle, jeśli chodzi o Valentino, oczywiście moje ulubione dwa kolory. Tak. Następnie mamy Gucci, mamy tutaj pióra, e, po całości sukienki, więc wracamy tutaj też do innego trendu, a mianowicie mała czarna z twistem oraz do drugiego trendu litera A talia e, lata 50. Niemniej jednak te pióra po całości z przodu troszkę do mnie nie przemawiają, byłoby to ciężkie do założenia. Wycięcia po bokach, ale chodzi mi po prostu o to, żebyście widziały, jakiego rodzaju to są piórka, tak, takie sztuczne, doczepione do ubrania w ten sposób. Dalej mamy loewe. W loewe tutaj troszkę y, też pojechali w Bajlando, że tak powiem, bo tutaj są spodnie całe z piór w błękitnym odcieniu, w takim jakby szarawo-niebieskim. E, do tego jest bluzka bardzo ładna, zresztą tu bluzkę muszę pochwalić, bo y, pod koniec rękawów mamy te pióra i na końcu tutaj. Na dole bluzki też bardzo ładnie, więc w bieli te pióra naprawdę fajnie nadają charakter, więc tutaj mi się pokusiła tą bluzeczkę na pewno. I tyle, jeśli chodzi o piórka, tak? To, co ja założyłam, to jest rdzawo-złota torebka, jak widzicie tutaj obok, z dwoma pasami z piórek. Znaleziona w Lumpeksie, świetnie dodaje kontrastu do jesienno-zimowych stylizacji. Tak, jak widzicie, założyłam płaszcz jesienny, trochę taki melanż, różne kolory ciemne, wtopione w materiał. Gruby pasek skórzany wzięłam z Lumpexu, trochę nawiązujący do marki Chloe. Pod tym mam t-shirt też z Lumpexu. T-shirt, słuchajcie, z wężowym printem, wzorem, z czego jest troszkę białego koloru. Stąd też nawiązałam butem do tego t shirtę Dałam też spódnicę ołówkową czarną, która jest związana na takie satynowe pasy. Dałam je luzem, aby wystawały spod płaszcza. I w ten sposób ta torebka jest jakby dopełnieniem. Nie stanowi jakby głównego punktu programu, bo uważam, że ten pasek bardziej przykuwa wzrok, ale jednak te piórka gdzieś się tam przejawiają. Więc tu też chodzi o to, żeby w jakiejś znikomej ilości podkręcić swój styl, e, używając tego trendu. Nie tak, że od stóp do głów, tak jak w przypadku Gucci czy Loewe mamy te pióra wszędzie. Zresztą w przypadku każdego z, tego, z tych domów mody e, trochę pojechali w ekstremum tutaj, ale my tylko z nutką inspiracji patrzymy na te zdjęcia. Tak? Ja wam tutaj nic nie nakazuję, a być może miałyście coś takiego, może macie, może teraz Wam się spodobało i coś spróbujecie znaleźć. Dajcie mi znać, co myślicie o tym trendzie, bo jest takim dosyć kontrowersyjnym, uważam. Nie jest to coś, co każdy by, by założył. Następny trend to jest podwójny denim, czyli denim on denim, tak zwane noszenie jeansu na jeans, czyli mamy koszulę jeansową i spódnicę. Mamy jeansową kurtkę i spodnie, jakkolwiek chcemy to łączyć. Chodzi po prostu o to, żeby było w podobnym odcieniu. No bo wiele razy widziałam, jak ktoś łączył ciemniejszy z jaśniejszym dżinsem. Nie zawsze to fajnie gra. Starajmy się jednak dobierać odcień, a nie jest to trudne. Słuchajcie, jak popatrzycie na dżinsy, czy w ogóle jeansowe elementy, jakie posiadacie, na pewno będziecie w stanie dobrać sobie w podobnym odcieniu. Eee, także też Was do tego zachęcam. Przy początek mamy Ami Paris. Ami, bardzo fajna firma, taka casual, ale nie za bardzo wyrafinowane, ekstrawaganckie ubrania, ale bardzo dobre jakościowo i takie bardziej codzienne. Więc mi się bardzo podoba ten look zauważcie, że użycie podobnie golfiku cienkiego, więc to się przejawia w warstwowaniu ubrań w wielu tych zestawach z pokazów warto mieć te golfiki i szare i białe i czarne, cienkie im cieńsze tym lepiej eee, więc zobaczcie, mamy tutaj golfik założony pod koszulę jeansową aż mi się chce szukać koszuli jeansowej teraz w lumpeksach, powiem Wam szczerze jak na to patrzę bardzo fajny patent wsadzenia do jeansów do środka, mimo że koszula jest troszkę ciemniejsza dalej jest w podobnym odcieniu no i to, co mi się tutaj podoba, że buty są bardziej dobrane do golfika niż do torebki. Mówiłam Wam, że to nie jest aż takie ważne, żeby łączyć torebkę z butami. Torebka jest tutaj kompletnie ad hoc, bo jest czarna, może ewentualnie tylko do włosów modelki pasuje. Podoba mi się też kolczyk, że jest geometryczny, taki lekki, ale widoczny i fajnie nadający ton stylizacji, więc generalnie tutaj 10 na 10 bardzo mi się podoba ten look. Dalej mamy White y Project. No i tutaj jest troszkę hołd temu trendowi, który się przejawiał w poprzednich dwóch sezonach. Mamy White UK, czyli. Od latom 2000, początek 2000, kiedy Britney Spears była na topie, Christina Aguilera, te czasy. Niemniej jednak widzimy tutaj ich wersję tego trendu. Troszkę ciemniejsza kurtka, taka motocyklowa z lat 90 jakby. Hmm, kurtka nie podoba mi się aż tak, powiem szczerze, że nie założyłabym raczej takiej. Jeśli chodzi o spodnie, nie rozumiem troszkę tego pasu na, na, na brzuchu, hmm, taka dziwna doszywka. Niemniej jednak same spodnie jeansowe są super, fajne są te wycięcia. Po bokach, więc spodnie bym założyła z tego całego luku same spodnie. Dalej, Versace. No i tutaj sięgamy po kolor fioletowy, który będzie się przejawiał na wybiegach na przyszły sezon, na wiosnę lato 2024, o czym też będę wtedy mówić, ale fajne zagranie farbowanego jeansu, więc tu też daje nam do myślenia, że to wcale nie musi być niebieski jeans. Jak zakładamy na przykład czerwoną kurtkę jeansową, jeśli mamy spódniczkę, żeby dobrać, czy, czy czerwone jeansy. Super, tak? To nie musi być niebieskie. Może być szare, czerwone. Może być pastelowym, żółtym odcieniu, jeśli macie dżinsy i kurtkę, czy koszulę. Więc jakby bawmy się tą modą. Podoba mi się też tutaj kurtka, bo jest troszkę nawiązaniem do Saint Laurent, tej beżowej, której widziałyście na początku filmiku. Fajny jest ten krój, taki właśnie trochę lata osiemdziesiąte. Więc jeśli chodzi o tutaj w ogóle fason tego zestawienia, zdecydowanie bym założyła. Dużym trendem na jesień teraz, ale również przechodzącym na wiosnę, to te ołówkowe spódniczki, tak? Zakładanie tych ołówkowych spódniczek. Do czułenek, zauważcie, że te buty są bardzo proste, więc chyba takie czułenka w czub, po prostu klasyczne są czymś, po co warto sięgać teraz, e, a jednak zagrać ramionami, tak? Czyli mamy ten taki bilans, balance w selwetce sylwetce postaci, że u góry szalejemy górą, nawet asymetryczne takie na jednoramie rzeczy. Też to był trend, którego tutaj nie pokażę, bo nie za bardzo wiedziałam, jak to zagrać, żeby Wam pokazać. Chodzi o to, że jeżeli macie jakieś fikuszne takie na jednoramie rzeczy, to jest na topie. Chodzi o to, że akcentujemy to, co jest u góry, a u dołu proste rzeczy nosimy. Warto mieć to na uwadze i to fajnie to pokazuje. Jeśli chodzi o to, co ja założyłam, to wzięłam koszulę od męża z Zara Origins, czyli jakby z tej lepszej kategorii ubrań Zara, lepszej jakości. Pod to założyłam golfik granatowy kupiony w Lumpeksie, e, wsadzam ten golfik do środka do jeansów z Lumpeksu i do tego biorę sandałki ze Stradivarius kupione ostatnio na wyprzedażach, pokazywałam Wam w haulu, w filmiku zakupowym, bardzo je lubię, mogłabym tu się pokusić o granatową skarpetę do tych sandałków to też by fajnie wyglądało powiem wam szczerze, że osoba, która najfajniej robi ten trend noszenia rajstop czy skarpet z sandałkami to Amy Similowicz z marki TB ze Stanów, jest dyrektorką kreatywną tej marki, założycielką często oglądam jej filmiki transmisje na żywo na Instagramie tej marki TB, więc podaję wam tutaj, zerknijcie, świetna babka po pięćdziesiątce, genialny styl i fajne podejście do codziennego ubioru, więc tutaj zachęcam Was nawet do sięgania do czerwo, po czerwone rajstopy z sandałkami założyć, do spódnicy za kolano, no świetny patent jest to dosyć odważne, nie każdy się w tym komfortowo czuje, ale zachęcam do spodni oczywiście dłuższe skarpety żeby też nie rezygnować z takich lekkich butów na, na jesień, bo czasami jest taka pogoda, że jak nie pada deszcz, jesteśmy w stanie do płaszcza jeszcze założyć takie sandałki, czy lekkie buty jakiekolwiek na obcasie. Tyle jeśli chodzi o y, denim on denim, czyli o podwójny jeans. I mamy już ostatni trend. A ostatnim trendem będą spódnico-spodnie. I to jest coś, co już kiedyś Wam pokazywałam w filmikach. Wracam zawsze do takiej jednej pary spodni, którą mam świetnie odzwierciedla ten trend, więc bardzo się z tego cieszę. I powiedziałabym, że ten jest w moich top 3 Ulubionych trendach na, na jesień zima 2023, to nie musi być tak, że macie spodnie w połączeniu ze spódnicą, tak? Bo nie każdy ma coś takiego, że spódnica jest dołączona do spodni. w tych moich Zary z ukosa szyty z przód jak spódnica doszyta, tylko z przodu nie ma jej z tyłu. Tutaj takie guziki dekoracyjne z przodu też, zaraz, zresztą zobaczyć jak zaraz założyłam, ale chodzi o to, że jak macie spódnicę w podobnym materiale, którą możecie po prostu nałożyć na spodnie, to super, tak? I bardziej chodzi, żeby spódnica była luźniejsza u góry, spodnie troszkę bardziej dopasowane, ale też niekoniecznie, bo tutaj zobaczycie też splisowaną spódnicą mamy szersze spodnie, też w propozycji u Fendi. Więc każda tutaj marka co innego nam pokazała, ale dałabym Wam do myślenia w jaki sposób to nosić się. nie bójmy się tego robić, bo spódnica na spodniach świetnie wygląda, oczywiście dodaje nam troszkę ciepełka na jesień zima, więc czemu nie. W początek pokażę Wam co się pojawiło u Chanel. Chanel, zobaczcie, oczywiście mamy materiał tweedowy, pojawiający się w żakietach już od wielu, wielu lat. Mamy fajne połączenie, że żakiet jest ciemniejszy, biało-czarny, a dół jest takim jakby szarawo-lila odcieniu taki oczywiście melanż różnych kolorów, ale z ukosa szyta spódnica, co jest świetne. Bo uważam, że jeżeli założymy taką prostą do spodni, no to troszkę nam ucina sylwetkę. Ten ukos bardzo korzystnie wpływa na, na jakby balance w sylwetce. Więc tak to się prezentuje w podobnym materiale, w takim samym materiale. Więc jeżeli macie na przykład set składający się z trzech elementów, typu marynarka, spódnica, spodnie, a spódnica jest troszkę taka w literę A, czy z ukosa szyta, to możecie jak najbardziej założyć ją na spodnie. Tak? Więc jakby łamiemy takie bariery modowe, tutaj schematy i nadajemy, jednocześnie nadajemy swój styl. Więc to mi się bardzo podoba akurat. Fendi, tutaj nie za bardzo rozumiem, co się dzieje u góry, mamy jakiś żakiet na jednoramie, jakaś koszulka wystaje, tak średnio u góra mi się podoba, ale dół mamy plisowaną spódniczkę, te plisowane mikro spódniczki, małe, mini, e, ciągną się sezonem za sezonem, e, odkąd Miu Miu tą mikro spódniczkę beżową przedstawiło, pokazywałam Wam to już nie raz, no ale mamy te plisy w spódniczce, zauważcie, ten sam kolor, ten sam materiał co dół, spodnie są rozszerzane dołem w tym samym kolorze, więc to mi się podoba, nie wiem czy to jest w ogóle połączone jako jedno, nieważne, nie ale daję Wam do myślenia, na przykład mam Mam tą granatową plisowaną mini spódniczkę, którą widziałyście w poprzednich filmikach ze współpracy z jedną marką, to tą gdybym założyła do granatowych garniturowych spodni, to już byłby fajny efekt właśnie, więc to też daje mi do myślenia, że tak spróbuję to stylizować też, więc może zobaczycie w którymś filmiku. No, i mamy na koniec dziwą. i tutaj trochę wygląda, jakby miała spodenki, a jednocześnie to jest taka spódnica na zakładkę zakładana, więc na zakładkę spódniczki to jest też świetny patent. Daje nam to też większy komfort poruszania się, więc niezależnie czy jest trochę dłuższa, ukosa, czy tak, jak tą mam satynową Ania Rubik z Mohito współpracy. To tą na pewno zagram w ten sposób. No i tutaj mamy troszkę, jakby ala plisy, troszkę na zakładkę. Spodnie bardzo ciekawe, sięgające do ziemi w prostej nogawce, ale takie, jakby podwijane momenty, co i raz na nogawce, co sprawia wrażenie, tak jakby schodków z materiału. Bardzo fajnie to wygląda, ona no, chodzi na but. Ja w ogóle lubię, jak spodnie są do samej ziemi, więc tutaj bardzo podoba mi się ten look. Mamy oczywiście znowu ten golfik cienki, do którego Was zachęcam, oczywiście jak jest transparentny, tak jak tutaj. Nosimy wtedy na ramionczka bluzeczkę pod spodem, ale golfiki warto mieć, bo po prostu to zawsze dodaje elegancji. I ten look jest naprawdę fajny. Nie wiem, jak z torebką do końca, tak nie do końca do mnie przemawia, ale reszta bardzo fajna. To, co ja zakładam, to są te spodnie z Zary, które kiedyś kupiłam dawno temu i tak leżały w szafie, ale nieraz je wyjmuję i zawsze jak je zakładam, to się dobrze w nich czuję, słuchajcie, więc. To ten trend z tą spódnicą z przodu już nosiłam dawno, e, więc jeżeli miałabym w ogóle wybierać moje ulubione trendy z tych wszystkich, to bym wybrała tak. E, tonalny beż cały, to jest uważam super, bo szczególnie na jesień. Trochę odejście też od koloru kamelowego, który najbardziej nam się kojarzy z jesienią. Wejście w cały całkowity beż jest zawsze eleganckim sposobem na ubieranie się, więc może być w podobnej tonalnej familii. Nie musi być jakby idealnie wszystko w jednym odcieniu, ale w podobnej. Więc ten cały beż. Czarno-białe oczywiście elementy uwielbiam, na co dzień się tak ubieram, więc musi się to znaleźć w moich top 3. No i powiedziałam, że ten podwójny denim to też jest coś, co lubię. Mała czarna z twistem oczywiście też. Mocne ramiona, więc powiem wam szczerze, że ciężko jest mi tak zawęzić do trzech ulubionych, bo tu wiele rzeczy się przejawia, które lubię nosić na co dzień. Dla tych, co mnie oglądają, by to zrozumieli. Więc powiedziałabym, że ten sezon należy do mojej estetyki, bo tutaj naprawdę mogę dużo z tego wydobyć i ze swojej szafy. Więc fajnie, jak już mamy tak zbudowaną garderobę, na której możemy polegać, to wtedy jest nietrudno, żeby sięgnąć po jakieś elementy i dostosować je po prostu do tego, co się dzieje w modzie w danej chwili. A nie, że musimy nasze przyzwyczajenia zakupowe dostosowywać do tego, co nam nakazują. Więc yy, chciałabym w tym moim kanałem pokazywać, jak zbudować taką garderobę, abyśmy jednak czuły radość z czerpania z tego, co już mamy. Jedynie jak coś dodajemy, to naprawdę przemyślane zakupy i, yy, i się zastanawiamy, czy faktycznie to wpasowuje się do tego, co już zbudowałam. Tak? Tyle, jeśli chodzi o te trendy na jesień, zima 2023. Mając już w głowie, nawet widząc pokazy na następny sezon, już też będę wiedziała, co warto jeszcze dalej trzymać w garderobie, czy co można jeszcze dołożyć do garderoby. Niemniej jednak, ten sezon zapowiada się bardzo ciekawie, komfortowo. E, fajne eksperymentowanie z klasycznymi elementami, więc e, dajcie mi znać, który z tych trendów najbardziej do Was przemówił. Czy już miałyście w szafie to, co tutaj pokazałam, czy jednak teraz zainspirowałyście się, że może coś nowego wypróbujecie? Jestem ciekawa waszych opinii, zawsze uwielbiam czytać wasze komentarze, więc dziękuję za każdy, dziękuję za każde oglądanie filmików, dziękuję za tych, co dołączają do kanału i widzimy się w następnym. Niedługo, w niebawem, nagram dla was ulubieńców września, pięć rzeczy z szafy, które nosiłam najczęściej we wrześniu oraz wejdziemy w stylizację z wybiegów i dużo innych modowych nagrań. Chciałabym też, jeśli chodzi o trendy, wrócić do trendów sprzed lat, nawet od 2003 i w różnych lat, bo mam pełno tej gazet, o czym już wspomniałam w aktualnościach na YouTube, więc to też się szykuje w najbliższym czasie. A tymczasem was ściskam guziaczki modowe przesyłam i do zobaczenia niedługo, pa.